W jaki sposób ćwiczę mózg mojego dziecka? Dzieje się to, kiedy dziecko czuje, że jest kochane, otoczone troską, jest karmione, gdy odczuwa głód. Mama i tata czytają mu bajki, uczą je, jak dbać o pieska, kiedy nie pozwalamy, aby biło się o zabawkę, gdy inne dziecko mu ją zabierze. Ale pomagamy mu ją odzyskać i pokazujemy, jak powinno postąpić w tej sytuacji. Uczymy dziecko, jak należy postąpić poprzez pokazywanie mimikę twarzy. Dziecko odbiera to jak sygnały, które docierają do jego mózgu i budują drzewa myślowe, które zostaną wykorzystane w podobnej sytuacji, kiedy inne dziecko zabierze mu zabawkę. To jest dobry wpływ. Kiedy dziecko dostaje dużo miłości, troski, dotyku i uczuć, to buduje w jego mózgu ufność wobec ludzi i poczucie, że dotyk jest czymś ważnym. Brak dotyku powoduje wiele problemów. W ten sposób dzieci uczą się, czym jest miłość.